Witam wszystkich serdecznie w naszej ulubionej rozpierdusze. Czyli będziemy się tłuc na topory, piki i inne oręża. Powiem wam, dawno już nie grałem. Praktycznie od ostatnich odcinków, także jestem ciekawy, co się wydarzy dziś. Ale gra jest przekozacka, powiem wam, naprawdę jest gierka świetna. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to zdecydowanie polecam, bo jest masa zabawy, a w szczególności jest masa zabawy ze znajomymi. Patrzcie, jakieś tryby mieszane włączyłem i długo szuka, czyżby było aż tak słabo, że mało ludzi gra. No i proszę, wykrakałem. Będziemy szturmować jakiś kasztel. Oczywiście tutaj nie wybieram, nie kombinuję, po prostu od razu do akcji. Muszę sobie przypomnieć sterowanie, powiem wam, bo gramy. O, zabija mnie. Nikt mnie nie zabija, bo jeszcze się nie zrespiłem. To myślę, że będzie chyba kiepsko. Tak, mamy bloczek. No jak? Przecież miałem blok. Jak to jest możliwe, że gościu mnie zabija? Bardzo ciekawa koncepcja. No oczywiście żaden ciołek nie podniesie. Dobra, idźmy tutaj z boczku, z boczku. Zabity! Nie mnie, baranie! Jestem po twojej stronie. Idę tu z wojami. Chłopaki cisną. O kurde, rzucił we mnie, patrzcie. No jak? Jak to jest możliwe, ludzie? No i dobił mnie dziad jeden. Kurde, chłopy tu rzucają, powiem wam. Sikerami. Balista, ale jej się pewnie odwrócić nie da, nie? Tam już pociśli mocno do przodu. Idziemy do zamczyska. Sort them all out. Jak to on tu się baguje, chłop? A gdzie ci nasi są parówkarze? Uciekać! Chłopaki, pomóżcie! O kurde! Nadziałam się na miecz. Ale ciężko, powiem wam. Jakaś niezorganizowana brygada to jest. Każdy biega w inną stronę. A, to my mamy wykraść złoto. No dobra, to znaczy co ja mam? Możliwe, ludzie na hita wchodzą. Co tu się dzieje? What the fuck, maka? Dostaję hita i padam, ludzie. Abstrakcja jakaś. No tu dwóch mamy zawodników, którzy nie grają. Czyli co, mamy to po prostu kraść? Zabity. Nie ma tu bicia naszych zawodników.
Dobra, zabici. Zabite. Zabite. O ty dziadu. Ach, alabardą mnie zmielił. Kubaniec. A zapominam o tym kopniaku, to jest dobre na wytrącenie z równowagi. I co, kradniemy to złoto? No jak to jest możliwe? No kurde! I jakie to jest wolne ta halabarda, ludzie! Czy tam ten topór? Strasznie wolne to jest. Kozak. Gdzie to złoto jest? Dobra. Jak dezercja? Jak dezercja? Halo? Przecież jestem na polu bitwy, ludzie. No kurde, co tu się dzieje? Przecież napierałem do przodu, to mi wyskoczyło dezercja. Cofnąłem, to cały czas ten licznik leciał. Nie rozumiem tego. I teraz widzę czarność. Coś się zbagowało chyba. O matko. Kurczę, no szkoda, że nie wiadomo o co chodzi, że teraz nie mam... Mam czarny ekran. Nie wiem, czy wy też macie czarny ekran. Coś jest nie halo z gierką. Kurde, balans. No, już tak fajnie nam szło. No i nic nie widzę. No i co? No niestety coś się zbagowało. Szkoda, kurczę, no. Widzicie. Widać gierka, no, no, ale z drugiej strony wiecie, to jest tak, że to jest teraz gra, która została dodana. Żeśmy ją z Dawidem kupili jeszcze wcześniej, no, jak była w becie. Teraz ona, chyba z tego co pamiętam, została dodana do abonamentu jakiś czas temu. Więc ja jestem dość sceptycznie nastawiony do gier, które zostają... Gier w miarę świeżych, które zostają dodane do abonamentu. Bo to świadczy tak średnio według mnie na... Jeżeli chodzi o... O moc tytułu. Natomiast ta gra na pewno... Na pewno niesie ze sobą dużo fanu. No ale widać, że jeszcze nie jest dobrze dopracowana. I co, gościu, bułę dostał i nic? Patnął. Ale mnie zajechali z dwóch stron. Łobuzy. Gierka, powiem wam, zacna, naprawdę. O, gościu tam kradnie jakieś rzeczy. A, bo to Golda musimy znowu kraść.
Well done. Widzę, że... We've cleared an area of loot. Kurde, jak to jest możliwe? Patrzcie, on jeszcze się odgryza, leży na ziemi. Dobra, idę tutaj. Patrzcie, kusznik skubanie. Kurde, znowu swojego trafiłem. Znowu ich było trzech. Kurczę, naszych jest trzech, nagle naszego nie ma żadnego. To jest ciekawe, nie? Tu już mają różne stroje, zbroje, różne bronie. Kurczę, ja tu dopiero raczkuję. Aj, znowu sobie trafiłem. A co tu się nie da? Dobra, dostał bułę. Ja pierdykam. Ale mielą chłopaki. Ale gierka, powiem wam, naprawdę fajna jest. Pograć tak, kurczę, teraz już nie zrobimy tego. Ale ich tam przez mury się przebiło. Teraz już niestety nie złupimy. A, bo tu trzeba robić te... Robić rzeczy, które trzeba robić. A ludzie tutaj, wiecie, to jest taki random totalny, to ludzie się zajmują bardziej walką niż robieniem tych rzeczy do misji, że tak powiem, także... No dobra, tak to wygląda. Gierka naprawdę cały czas dużo radochy, jeszcze troszkę niedopracowana, no ale myślę, że z czasem będą coś robić. Taki krótki odcineczek z Civalary 2. Ja się na dzisiaj pożegnam i do zobaczenia.